Jaka to jest praca z reżyserką, która jest zarazem aktorką i to, jak wiemy, nie byle jaką? Czy czujecie Panie większą empatię ze strony reżyserki, większe zrozumienie, czy czegoś się łączycie? A wiem, że niektóre z Pań, dla niektórych z Pań, Pani Dorota Kolak była wręcz profesorką, prawda? Dokładnie, tak było. Ja miałam taką możliwość i szczęście niebywałe pracować z Panią Dorotką na trzecim roku. Z Panią Dorotką? Tak, studio. Z naszą ukochaną. No i to jest wspaniały komfort, mieć po prostu obok siebie kobietę aktorkę, wspaniałą. I kobietę, która nas rozumie doskonale. Więc naprawdę wystarczyło parę słów, żebyśmy wiedziały, o co chodzi. No. No i wspaniały warsztat Pani Dorotki, to po prostu jest kosmos. Mogło być także wypowiedzi kontrowersyjne. Ale myślę, właśnie nie w tym wypadku wszyscy się zgadzamy z Olą, że Dorota jest osobą tak serdeczną, tak rozumiejącą nasze nawet nastroje, raz gorsze, raz lepsze. Samo to, że potrafi wszystko pokazać po prostu w punkt. Jest raz i my wszystko wiemy, o co chodzi. Wie, nie czego pokazać, przepraszam, ale podpowiedzieć. No. Podpowiedzieć, ale przede wszystkim ona no, tak fantastycznie nam pomaga na każdym kroku od samego początku, że ja się nie spodziewałam, mówiąc szczerze, kiedy zaczynała się praca 8 kobiet z kobietą, że będzie tak wspaniale. To była fantastyczna praca, naprawdę fantastyczna, dzięki właśnie Dorocie Kolak. Wielokrotnie sama podkreślała na próbach, pamiętacie, że jestem aktorką, was rozumiem. To tak. Było cudowne. Czuję się troszeczkę jak na planie filmu Miś, Stanisława Barei. I to nieprawda, że była dziura w dachu i tak dalej, ale znając Pani od lat, wiem, że mówicie szczerze. Ale coś takiego, no bo to, o czym powiedziałyście Pani, można się było tego spodziewać, prawda? Kiedy Pani Dorota Kolak postanowiła wyreżyserować coś w muzyku. Ale takie bardzo wyjątkowe, może indywidualne doświadczenie z tej pracy. No, pracowało się z wieloma reżyserami, a to jest aktorka dramatyczna. Może ja powiem, czego ja się bałam na początku, po pierwszej próbie. Tego, że będę musiała robić to, co Pani Dorota mi, znaczy nie tyle nakazała, ale co sugerowała, żebym zrobiła. I tego się bałam. Ale okazało się po czasie, że po pierwsze, że były gdzieś to mądre uwagi, a po drugie, że pozwoliła mnie samej zrobić z tym utworem, o którym ja akurat myślę, to, co ja naprawdę czuję, co chcę. I to jest cudowne u niej, że co innego jest warsztat, ona wie, ona jest wspaniałym pedagogiem, oprócz tego, że jest genialną aktorką, ale... Ale u Was nie pracuje w studiu? Nie. No właśnie, w konkurencyjnej... Już nie. Tak. W konkurencyjnej szkole, a szkoda, akademii. Szkoda, bo teraz ja nie pracowałam wcześniej z nią i myślę, że bardzo szkoda. Studenci mogliby się wielu rzeczy nauczyć, bo ja się też nauczyłam, jeszcze w tym wieku. A czy nie bałyście się Panie, bo oglądając ostatnie role Pani Doroty Kolak, no można byłoby się spodziewać czegoś bardzo odważnego. Przypominam tutaj takie filmy jak Zjednoczone Stany w Miłości, czy rola nagrodzona najwyższym wyróżnieniem w świecie teatralnym, czyli Nagrodą Zelwerowicza za Kto się boi Virginia Woolf. To były odważne, przekroczeniowe role. No i przychodzi do Was taka odważna aktorka i był jakiś dyg? Nie. Spektakl jest, bo znałyśmy teksty i wiedziałyśmy, że tam takich rzeczy nie będzie. Szkoda. No właśnie, wiadomo, przychodząc na próbę medialną, trudno cokolwiek powiedzieć. Będę rozmawiać z panią reżyserem. Ja spodziewałem się takiego niemieckiego kabaretu perwersyjnego, troszkę hermafrodytycznego. Znacie chociażby film Boba Fossi, prawda? Tak. Tam są kapitalne sceny kabaretowe, no dla bardzo dorosłych osób, a tutaj lekko, łatwo i przyjemnie. No nie wszystko jest lekko, łatwo i przyjemnie. My pokazałyśmy tylko dwa utwory, a jest jeszcze parę takich, których nie można nazwać lekkimi, przyjemnymi, aczkolwiek... Ha, nie wiem jak to powiedzieć, ale one są wspaniałe i... Znaczy, ja powiem tak, przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, ale to były tak zwane zbiorówki. I te zbiorówki z gruntu rzeczy nie mogą być za bardzo jakieś indywidualne, takie, żeby każda pokazała też coś może takiego bardzo odważnego. I być może wydają się trochę uładzone, natomiast tam jest mnóstwo solówek.
każda solówka to jest, wydaje mi się, swoisty taki trochę monodram każdej z nas. To jest historia i to ma być przede wszystkim prawdziwe. Od początku jakby nasze przeżycia. A to, czy to będzie bardziej pikantne, czy mniej, to też zależy trochę od wrażliwości widza, czego się spodziewa i na co liczy. Ale wydaje mi się, że zostało to wszystko wypośrodkowane i trzeba po prostu zobaczyć całość. A zobaczyliście Państwo zupełnie inny obraz, naprawdę, spektaklu. Jedno, bardzo jednostronne. Czyli każda z pań miała co najmniej jeden numer własny, tak? Tak, gdzie reszta akompaniowała lub wykonywała ćwiczenia gimnastyczne różnego rodzaju i kilka zbiorówek, tak? No i tak na koniec troszeczkę o czym to jest, bo czytając krótką biografię Tuchowskiego można było się spodziewać satyry, zaangażowania, pacyfizmu i tak dalej, a tutaj tematyka raczej kuchniowo-alkowiczna, tak? To jest też mowa tutaj o takiej tęsknocie kobiet, często które się zamknęły na miłość pod wpływem tego, co je w życiu spotkało, tak? Czyli zawiodły się kilka razy na mężczyznach, pokryły się skorupą, jakimś lodem, natomiast w każdej kobiecie tkwi taka tęsknota za czułością, za miłością. W nas się... też. Zgadzam się, panowie, tak, w panach też. Ale właśnie te piosenki indywidualne są o tym, czyli to jest bardziej mowa, nie może jakaś satyra, pikanteria, czasami tak, bo to jest parę takich piosenek naprawdę zabawnych, które opowiadają historię, ale są zabawne. Natomiast jest parę piosenek, w których jest tak naprawdę pokazany dramat kobiety, która nie może znaleźć tego, czego szuka, bo nie odważyła się pokazać, że tego szuka. I to jest, myślę, ta tęsknota za tą tytułową czułością. Ale genderów nie będzie. Ale nie możemy wszystkiego zdradzać. Są także piosenki, które jakby odchodzą od tych tematów kobiecej duszy. Są czasami nad wyraz aktualne w naszych czasach, niestety. I to jest takie trochę przerażające chyba. Mamy też takie utwory. Tak, tak. Zrobiliśmy z nich troszkę taką satyrę rzeczywiście, bo dosłowność przeraża po prostu i poraża tych utworów. Rzeczywiście są naprawdę do naszych czasów, że tak powiem, odniesione. No. Teraz jak sobie to czytamy. Więc no, trzeba to było zrobić troszeczkę na śmiesznie, bo nie wiem, czy dałoby radę. Tak, nie chciałyśmy tego traktować na serio po prostu. Tak. Nie chciałyśmy zrobić z tego piosenek politycznych na przykład, tak? Ale rzeczywiście to jest niesamowite, że coś, co było napisane kilkadziesiąt lat temu, jest nie w naszym kraju. A są takie rzeczy, które napisane kilka tysięcy lat temu, a nadal biorą. Czyli generalnie nie należy spodziewać się, że pod koniec spektaklu zostanie odczytany manifest kultury niepodległej. Nie, absolutnie. Najpierw nic o tym nie wiem, ale nie wiem, jak to się stało. W teatrze wszystko jest możliwe. Tak. Dziękuję Panią bardzo. Dziękuję.